Hej, cześć! Witajcie piraci w 21 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Tutaj żeśmy ostatnio dopłynęli do Nassau. Pamiętacie tą cutscenkę slow-mo? Taka trochę dziwna w sumie. W sumie nie zwracałem już na to nawet uwagi. Biegniemy sobie tutaj. Nie wiem, ja bym coś sobie odświeżył. Nie wiem jak wy. Ale chyba bardziej mi zależy na misji fabularnej w Nassau niż na takim po prostu siedzeniu tutaj i nic nie robieniu. Dobra, mamy tu powrót na statek. Wracamy sobie. Okej, jesteśmy już tutaj. Przejmujemy stery. Tak, wypływamy stąd. Wypłyń w morze. Tak, wypływamy. Oczywiście. No nie posiedzieliśmy długo w Nassau. Wiem, mogłem jeszcze tam coś zrobić, ale zważając na to, że bardziej jakoś się w Karaiby czułem, to po prostu stwierdziłem, że zostawię sobie Nassau na kiedy indziej. Dobra. Kazamy płynąć. O, tu możemy uratować piratów. Chwileczkę. Tutaj sobie byśmy uratowali. I te statki byśmy pokonali. Bo widzę, że to nie będzie jakaś trudność. No to mamy dwa abordaże, panowie. Dobrze. Pięknie. Dobrze, dobrze, tylko zaparkuj to. I jedziemy z nimi. Tamten statek też pójdzie w zapomnienie. Dobrze, Edzio. Peczuszkę strzelaj. O, pięknie. O wiele lepiej. O kurde, zabijajże ich. Dobra, jeszcze jednego. No, poszło. Odjazdowo. Mamy dla siebie już statek. Zobaczymy, co z nim zrobimy. Bo statek nasz jest cały. Zmniejsz poziom rozgłosu, napraw kawkę. Wyślij do floty Kenwaya. Tam. Rozgłosu nie ma co zmniejszać, więc wysyłamy do floty Kenwaya. Przyda się. O, dostaliśmy jakiegoś achievementa. Łupieżca. Bardzo dobrze. Tu jeszcze mamy jeden statek do abordowania. Więc to jeszcze nie koniec zabawy. Jeszcze nie koniec. A tam to się pobawimy zaraz. Tam trzeba będzie jakichś piratów uratować. Przydałoby się. Dobrze. I abordujemy. Kolejny statek. Dawać mi tu Folgierza. Okej, okay, beczkę, beczkę, pamiętam. Trafiłeś tą beczkę? Chyba tak. Dobra. O! Szybko. A, to były banalne statki, więc trudno się nie dziwić, że tak szybko padły. O, to było mega szybkie. Tak, wysyłamy do floty Kenwaya. Dobrze. Zrobione, szybko. Bezproblemowo. I tu jeszcze sobie piratów uratujemy. Aj, no co ty robisz teraz? Teraz też iść zrąbał sprawę. Taki wyciąg może być. Się teraz powspinamy trochę do naszej kawki. Przydałoby się, bo tak to się nigdy nie wspinam. O! I odjebany skok wiary do wody. Trochę sobie wpływamy, ale tu chcę piratów jeszcze uratować.
żeby ich tu wyzwolić. O kurde. Ocal piratów i nie daj się wykryć. No chodź tu. Taki żeś cwany. Yeah. Dobra, posprzątane. Zrobimy sobie tutaj podwójne zabójstwo. Tylko może z ukrytego ostrza, żeby to było epickie. Yeah! Pięknie. Tradycyjnie. O. I mamy problem z głowy. Powrócimy sobie do kawki. Dobrze. To było dobre. Nie wiem, na co on tak ściąga ten kaptur, zakłada go trochę dziwnie. Najlepiej by było, jakby ten kaptur zostawił sobie. Nie ściągałby go w ogóle. To by było nawet lepsze rozwiązanie. Dobra, wspinamy się do kawki. Ktoś mi się pytał, czy z tej kawki kiedyś można by było zrobić liniowiec. Nie wiem. Nie mam pojęcia, może byłoby to możliwe. To teraz pytanie, po co? No tak, liniowiec jest o wiele większy, groźniejszy. Ale czy to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego zrobił? Od tego zacznijmy. Na pewno nie. Dobra, płyniemy sobie teraz gdzie? Bo ja sobie zaznaczę to na mapie, żebym ja mógł wiedzieć. O kurde, teraz tutaj Punta Guarico. No nie fragment danych, tylko punta. 7 kafli. Dobra. Przyspieszymy jeszcze, żeby był większy gaz. I dopłyniemy tam, spokojnie. Nie wiem, jakoś bardziej polubiłem pływanie na tym statku niż takie normalnie chodzenie. To dało jakieś nowe takie oblicze tej gry. Naprawdę spodobało mi się to. O, strefa zastrzeżona. Wiemy przecież o tym, spokojnie. Nic tam już nie grozi. Lornetka, nie moździerz. Tam mamy jakiś statek. Nie wiem, czy będzie warto go niszczyć. Mogę sobie przecież... O, szkuner. Jak tylko podpłynie, to możemy zniszczyć. Ale w sumie damy mu spokój. Kiedy indziej go możemy zniszczyć. O, pozbieramy kuferek. Wiem, taka błahostka, ale... Zwolnijmy trochę. Dobrze, zbierzemy sobie taki kufer. O, i jeszcze parę tutaj jest skrzynek, takich dodatkowych. Dobra. Jep. Dobrze. Zaraz tu sobie dopłyniemy. Nie macie się czego obawiać. Zaraz wasz wujek Edzio wróci do was. Tylko chcę pozbierać te skrzyneczki, żeby się wzbogacić o nieco trochę złota. Dobra. Nie chodź mi po tej skrzyni, tylko ją zbierz. Chodzisz, jakby cię coś gryzło. Dobra. Pozbieramy do końca. Jep. Dobra. Trochę drewna. Super. A. Taki trochę nieudany ten skok. O kurde. Dobra. Chcecie wojny? Będziecie jej mieli. Z Folgierza próbują mnie zdjąć pały. Myślę, że im się uda. Są w wielkim błędzie. Ej, Edward, tobie się kierunki pomyliły? Tobie? Czy mi się tylko wydaje? Dobra. Chcesz strzelaninie, będziesz ją miał. No, i oberwał, dostał nauczkę. Tamten się jeszcze chyba odezwie. Szkuner, level 4. Dobrze. Dlatego też go zastrzelił. O.
Dobrze, do abordowania. Ale jest jeszcze jeden statek, jak widzicie. Więc będzie jeszcze trochę tego do zniszczenia. Dobra. Robimy abordaże. Kolejne dwa. To akurat jest nawet dobrze, bo będzie się przynajmniej coś działo. Dobra. Już. Zatrzymać mi się tu proszę. Dziękuję. Dobra, strzelamy. Trzeba jego strzelać tutaj, to dokładnie. Czekaj, dajcie mi beczkę wycelować. To nic nie dało. Dobra. Teraz bym ostatniego zabił. To niech się przestanie wiercić. O! Dobrze wycelowane. I żeśmy wybili zagrożenie numer 1. Zaraz wybijemy zagrożenie numer 2. I piraci będą szczęśliwi. O! Zmniejszymy sobie poziom rozgłosu. Dobra. Oni to zrobią co trzeba. Teraz tutaj jeszcze mamy jeden statek do przejęcia. Więc to jeszcze nie koniec zabawy. To jest dopiero początek. Co prawda już mamy 21 odcinków, ale nie wiem przy którym skończę. Na pewno będzie ich mega dużo. Więc możecie liczyć u mnie na to, że Assassin's Creed 4 szybko się u mnie nie skończy. Przez kilka miesięcy może będzie trwać ta gra. Dobra. Używamy tego. Beczkę, od razu w beczkę, Edward. Albo jak chcesz, to może najpierw tutaj. Dobra. Dobra. Chciałbym też tą beczkę strzelić. Kurde. Jak nie będą ułatwiać, no to... To się będę tutaj dziwować, że... O Boże. Dobrze. Cel wyeliminowany. Statek już nasz. I zrobimy z nim co chcemy. Bo tak Edward będzie chciał. Dobra, co my tu z nimi zrobimy? A, czyli możemy tylko wysłać do floty Kenway'a. Dobra. Trochę tego będzie. Spokojnie. O, proszę, dostaliśmy trochę jakichś rzeczy. Nowego kamrata. Dobrze, płyniemy tam zatem. Iż trochę czasu już zleciało. Więc trzeba, wiecie, tutaj porządek zrobić. Idealny porządek. Ale coś czuję, że znowu nas zaatakują statki. No. Śpiew może da mi im energii do walki. Nie, te szkunery chyba się proszą o walkę. Albo i nie. O, proszę. To było udane. Dobra. Przynajmniej ich tutaj jakoś podtrzymam. Szczerze nie chcę mi się z nimi już walczyć, bo to są tylko szkunery w końcu. A szkunery to tak dużo mi nie dadzą. Ewentualnie jakieś składniki. O, ten statek to ja bym się... Dobra, wyrasujemy. Kurde, patrz, atakują mimo wszystko. Czekaj. Macie tutaj z moździerza. Dobra. Wkurzyliście mnie. Ten też oberwie. Kurde, musimy od nich walnąć. Dobrze. Nie szkodzi, nie szkodzi. Spokojnie. Przynajmniej zażegnaliśmy zagrożenie. Dobra. Oberwali.
A mówiłem im, nie warto ze mną zadzierać, nie słuchają. I tak kończą potem. Tam widzę skrzyneczkę, którą bym sobie zebrał. Wiem, palę się na taką jedną skrzynkę, ale ona daje jakąś wartość. Więc ja sobie ją zbiorę, zatrzymam się. Bo się przyda, takie zebranie skrzynki. A ile ta skrzynia nie jest przypadkiem pod wodą, bo wiecie. Ale teraz śpiewają. Szkuner, kolejny. Dobra, zatrzymujemy się. Ło! Chwileczkę, bym zrobił to inaczej. O, tutaj. Jep. Bo będziemy mieć najbliżej. I szybko sobie dopłyniemy do kawki. Zaraz znajdziemy tą skrzyneczkę. Ale się fajnie biega po tej plaży, naprawdę. Karaiby chyba jedna z najlepszych mórz na świecie. O, tu mamy skrzyneczkę. Tak fajnie położoną. Ale ją zbierzemy. Dobra. Idziemy z powrotem do kawki. Ciemno się będzie robić, więc trzeba będzie już naprawdę ogarnąć. Dobra, skoczyliśmy sobie tak tradycyjnie. Okej, okej. Co jeszcze mogę powiedzieć, bo co do tej serii, to nie mam żadnych zastrzeżeń. To może tam się zdarzyło parę dziwnych bugów w tej grze. Nie zaprzeczę, one były niektóre nawet śmieszne, kosmicznie śmieszne. Zwłaszcza mogę przedstawić na przykładzie kawki. Nie wspominam, bo to był największy chyba bug w tej grze, który mnie chyba najbardziej rozśmieszył z nich wszystkich. Dobra, ale jak sobie zaczniemy tam pływać, muszę się zastanowić. Szkuner, tak? Szkunery same. A, to dajcie mi spokój. Nie będę marnował czasu na jakieś pierdółki. Dawać mi tu inną szampę. Inna szampa. O, może być. Zawsze mogło być gorzej. Jeszcze mamy 4 kafle do przepłynięcia ponad. I tam co mamy? Szkuner. Same szkunery. Nic tutaj nie ma ciekawego. Podbiliśmy bazę 4 szkunery. Kilka żeśmy od razu rozwalili. Nie no, ten statek to powinien pójść na odstrzał. Ale jako, że mu jeszcze daruje życie, to niech sobie spokojnie płynie. Bo już nie mam siły do podbijania szkunerów. Bo wiem, to są już takie banały dla mnie. Wolałbym coś mocniejszego. Dlatego tego szkunera oto oszczędzę. Żeby mi nie truł dupy. Lornetka. Grabi zbliżenia. Kanonierka, kurde. Same słabizny tutaj pływają po tych morzach. No i trudno się dziwić potem, że giną z mojej ręki, bo sobie ze mną chcą zaczynać. Dlatego ja staram się już ich nie wybijać, bo to są takie kurde pierdółki. Jak się znajdzie coś większego do podbicia, to się to podbije. O, kolejna skrzyneczka, którą sobie zbierzemy. Wiem, teraz zbieramy takie pierdoły, ale one zawsze dają jakieś złoto. Dobra. Zaraz sobie tak skoczymy fajnie. O tak, dobrze. O to chodziło. Zaraz to znajdziemy naszą skrzyneczkę. A, jakieś sobie zwierzątko odleciało. Tu mamy naszą skrzynię. Okej. No wiem, no mało złota się dostaje, ale zawsze jakieś złoto jest. Biegaj po tej wodzie, Edzio. Fajnie po niej biegasz. Przynajmniej to jakoś efektywniej wygląda. Dobra. Płyniemy z powrotem do kaweczki.
Najpierw sobie tam dopłyniemy. Nie wiem, jaka tam będzie misja, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Okej. Jesteśmy już na miejscu. Zobaczymy, co się będzie teraz działo. No, suwaj się, Kolo. Dobra. Ruszamy już od razu. Mamy 2,8 kafla kilometrów do przepłynięcia. Ale to szybko będzie, spokojnie. A tam co mamy? Szkuner, nie, dajmy sobie spokój. Za słabe to jest. A tam co? Kolejny szkuner. Kurde, same tu szkunery płyną sobie. A, tam też jest kanonierka, dobra. Same cieniaski płyną po tych Karaibach teraz. A to tylko dlatego, żeśmy przejęli, wiecie, kontrolę nad danymi częściami morza. Więc trudno się dziwić, że potem płyną same jakieś takie mierne jednostki statków. O, może polowanie na rekina. Co wy na to? Przydałoby się. Ja bym zapolował znowu, wiem, ale zawsze jakieś będzie polowanie. Dobrze, rozpoczynamy polowanko z harpunami na rekiny. Dziękuję, dziękuję. Śpiewać! Nie dość, że szanty, to jeszcze polowanie. Nie, no pięknie. Let's get started. Dobra. Rekin młot. O, to spoko. To nie ma sprawy. Może być rekin młot. He's turning the sea red. He don't like that. Good. Spokojnie. O, uciekło, uciekło, uciekło. Sprytne zwierzę. No chodź tu. He's headed this way. Starboard bow. Tie it down. Trafiłem jeszcze. Hold tight, lads. O tak, dobrze, udało się. Pięknie. Mamy naszego rekina młota, którego oczywiście nie sprzedaję, bo się może przydać do jakichś tam, nie wiem, skór. Dobra, to możemy pominąć. No to w sumie już było. Nie pierwszy raz, nie ostatni. No, możemy coś wytworzyć teraz, jeśli to możliwe jest. Tylko popatrzymy sobie. Dobra. A, to jeszcze nie jest dostępne. Szkoda. Szkoda. Dobra. Płyniemy. Przyspieszymy. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Jaka misja nas czeka. I ewentualnie skończymy odcinek. No tak sobie postanowiłem, że teraz będę robił zapasowe odcinki, bo już mamy ponad 20 odcinków. Chciałbym, żebym jakoś szybciej z tą grą się uwinął. Co nie znaczy, że będę wysyłał po 10 odcinków dziennie, bo to też nie ma sensu. Chcę, żebyście mieli na długo tą grę. Schooner, fregata, o, fregata. Nie wiem, czy atakować, czy nie. W sumie to mój wybór. I nie muszę szczerze ich atakować. Ale mogę oczywiście. Nikt mi nie zabroni. Dobra. Śpiewają nieźle. Sprawdzimy, gdzie to jest mniej więcej. No tak, to jest ta punta Guarico, która już jest podbita przez nas. Dopłyniemy sobie tam, zobaczymy, co się będzie działo. Najwyżej odcinek będzie miał więcej niż pół godziny. Żeby po prostu jakoś to było rozmaicone. Sprawdźmy, co to za statki. Bryg. Tak. Przyjmujemy zadanie. Tak, przyjmujemy je. Okej. Co teraz się będzie działo? O, tą kartkę już widziałem. Chyba. I was born in Trinidad. W jednym z tych gameplayów, które puściły Ubisoft. To już widziałem w sumie. Ale popatrzeć można. As you might feel more welcome in Paris. Fair point. Dokładnie.
With this skin and this voice, where can I go in the world and feel at ease? This country here is my best chance. Pewnie. This country called Jackdaw. No. Where I know the names of all citizens and they know mine, and we work together. No właśnie. Not always out of love, but to keep our country afloat. I understand you. Let's take her then. Mm. The citizens of Jackdaw. O, to było mocne. Dobrze. A więc podbijemy taki użyj moździe, żeby uszkodzić fort. Dobra. To od razu już możemy to zrobić. O kurde. Już nas atakują. Tam mamy statek. Dobra. O kurde. Jest. Dobra. Szykują się na następny atak. Trzeba uniknąć tego. Patrzcie, znowu chcę atakować. Dobra. Tamten statek trzeba już w końcu zniszczyć. Dobra, najwyżej oberwie nam się. Boże, nam się poszczęści jednak. Dobra. Trzeba w końcu się zająć z tym statkiem. No bo będzie koniec. Najwyżej dla nas. Atakują na hardcora. Patrzcie. Takie z was hardcory. Zaraz przejmiemy ten statek. Jeszcze atakują. Ej, co to było? Aha, dobra, możemy abordować. O ile to możliwe. Chociaż nie, najpierw trzeba ten fort zniszczyć. Dobra. Jest. Dobrze. Zrobiliśmy w ogóle ten punkt? Tak, zrobiliśmy. To w sumie już nie musimy zużywać tych moździerzy. Ale możemy. Dobra. Jeszcze raz moździerza. Pięknie. Tylko teraz lepiej to wyceluj. Edward. Dobrze. Teraz to pójdzie. Jeszcze to sobie wyceluj. O kurde. A! Tego jeszcze nie mogę abordować. Dobra. Dobrze, teraz to musimy już do końca zniszczyć. Idzie nam zajebiście. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Kolejny fort podbijemy. Jest! Zniszczone. Doskonale. No, dobra. Zajebiście. Zajmujemy fort. Ale to jeszcze chwila. Najpierw abordaż. Jeśli pozwolicie. Bo żeśmy mieli do czynienia z większym statkiem. Tego wolę, żeby był spenetrowany. Dobrze, pięknie. Bijemy murzynów. Okej, musiałem tutaj zrobić cięcie, żeby mi limit czasowy nie uciekł. To by było wtedy dziwnie, tak w czasie bitwy. Jest. Kurde, muszę jakoś lepiej celować. Dobra. O, skończyło nam się. Dobra. Ło, doleciałem jakimś cudem. Teraz walczymy. O kurde. Tutaj będą lekkie ścinki. Dobrze, daj mi tutaj go bić. Jeb. Ty, jak śmiesz. Ty, patrz, jaki hardcore z niego.
Yeah. Nie no, odważnie bije. Yeah. Kurde. No atakujcie któryś z was. Lepiej będzie jak wezmę miecze, bo to lepiej załatwi sprawę. O, jest. Dobrze, udało się. Mogło być lepiej, ale i tak się udało. Najważniejsze, że teraz musimy naprawić nasz statek. On nie jest w najlepszym stanie. No. Znaczy nie jest najgorzej, to najważniejsze. Ale naprawiamy kawkę. Dobrze, pięknie. Bierzemy się teraz za port. Za port się weźmiemy. Dobrze. Już podbijaliśmy tutaj w tej serii trzy forty. Dlatego podbijemy sobie ten czwarty, fabularny fort. To jest co za fort? Punta Guarico. A, banal 16 level. Podbijaliśmy już gorsze forty. Więc to nie będzie dla nas jakimś wyzwaniem. Więc spokojnie damy tutaj radę. Podbijemy fort i kończymy odcinek. Dobra, cumuj, cumuj. Dobrze. Jakoś, żeby to było dobrze zaparkowane, to chwileczkę zrobimy inaczej, żeby nie musiał do niej wody wchodzić. To zrobimy sobie to tak. Dobra, wspinamy się jakoś. Lecz powinno to być inaczej zrobione. Ale tak też zrobimy. Dobra. Zabijamy oficerów. Jednego, ale zawsze ten jeden. Ja bym go wolał zabić z jakiegoś pistola takiego. O, proszę. A, zabity. O kurde, ktoś mnie tam postrzelił. Ale gówno mi zrobi. Teraz moim zadaniem jest dotrzeć do sali narad. Więc tak też zrobimy. Na spokojnie, na lajciku. Dobra. Jest, sala narad. I tu będzie taka specjalna cutscenka. Zamknę się na chwilę. Hello, Your Excellency. Yo. I'd got word you might be here. I know your face, pirate. But your name was borrowed the last time you spoke. Ah, yes, I recall. Mr. Duncan Walpole. I missed that one. So, what's a Templar Grand Master doing so far from this Castillo? I'd rather not say. And I'd rather not cut your lips off and feed them to you. It's a matter. 2 years ago, we offered a reward for this sage's recapture. Today, someone claims to have found him. This gold is his ransom. Who found him? Gadaj, staruchu. A slaver by the name of Lawrence Prince. He lives in Kingston. Aha, dobra. Dziękuję. We like this story, Torres. And we want to help you finish it. But we're going to do it our way. Teraz sobie wypiję kawkę. And your gold. Dobrze. Dobrze robisz, Edward. Trzeba go wziąć jako takiego niewolnika. Czarna Bandera, dziękuję bardzo. Czwarty fort jest już nasz. Odjazdowo. Pięknie. I tu zakończymy odcinek w sumie, bo to będzie już koniec misji. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zgładź oficera wykonując zabójstwo w biegu. Kurde, nie zrobiłem tego. Szkoda. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie odcinka. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Tu jeszcze mamy jakby taką aktualizację mapy. Dobrze, przyda się. Okej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków. Nara.